Profesor Jacek Łuczak i 15. edycja konferencji paliatywnej. Jest pan twórcą, panie profesorze. Takie pytanie, skąd ta inspiracja, od czego to się w ogóle wszystko zaczęło, że właśnie pan rozpoczął w Polsce propagowanie takiego trudnego bądź co bądź tematu, a jednocześnie w jaki sposób to wpływa na społeczeństwo i tym najbardziej potrzebującym? Pytania nie są łatwe, są ważne. Zawsze szukamy inspiracji. Ja tak do końca nie jestem pewien, co było inspiracją do moich działań. Natomiast wiem na pewno, że wielki wpływ na to miała opieka nad panią Antoniną Mazur. To była jedna z moich pierwszych pacjentek w Poznaniu, którą się opiekowałem w latach 83-85 i która była krewną księdza Zbigniewa Pawlaka, który potem stał się kapelanem naszego hospicjum. I to był ten okres, kiedy myśmy jeszcze morfiny nie stosowali. Ona była pewnie pierwszą osobą w Polsce, która dostawała doustnie morfinę. I to była osoba o głębokiej filozofii, która życia i umierania i miała też wielki ból egzystencjalny, z którym się nam dzieliła. I ona mówiła, że warto by było, żebym się zajął właśnie opieką nad takimi chorymi. Myślę, że to jeszcze wcześniej, kiedy byłem dziekanem Wydziału Lekarskiego, to był 1981 rok, do drugiego, potem za działalność polityczną wrogą mnie usunięto ze stanowiska dziekana, to do redaktora gazety studenckiej powiedziałem, że co ja bym chciał zmienić jako dziekan. Powiedziałem, że w bardzo trudnych warunkach się ludzie u nas rodzą, ale w jeszcze gorszych umierają i że trzeba poprawić tą opiekę nad umierającymi. Wtedy w szpitalu, w którym pracowałem jako anestezjolog, to była pani doktor Jolanta Ruszkowska, która mi mówiła o tym, że zaczyna się tworzyć taka opieka nad chorymi w domach na wzór tego, co w Gdańsku zaczynają. To były wtedy te poczynania księdza Eugeniusza Dudkiewicza, a w Poznaniu był ksiądz Ryszard Mikołajczak. I to były lata 80., 81., 2., 3. I w 85. powstało hospicjum Jana Kantego. Ja w tych czasach pracowałem w Szwecji jako anestezjolog. No i trochę się zacząłem szkolić również w leczeniu bólu w Szwecji, a potem w Danii. I jak wróciłem do Poznania ze Szwecji, to się okazało, że mam być anestezjologiem zespołu, który zajmuje się chorymi w onkologii, przy klinice onkologii. No i to był rok 1984-85 i wtedy dopiero zobaczyłem, że jest bardzo wielu chorych, którzy cierpią z powodu bólu. No i zacząłem stosować te metody, które poznałem, głównie takie anestezjologiczne. Dopiero w 86 została proklamowana drabina WHO leczenia bólu. I wtedy jeszcze nikt w Polsce niewiele wiedział na temat tego leczenia bólu, mimo że była Dame Cecily Saunders w 78 roku i mówiła o morfinie doustnej, że oni to stosują w hospicjum Świętego Krzysztofa, ale ludzie popatrzyli na to jako na taką opowieść, no może ona tak mówi, ale my w to nie wierzymy. I wtedy jak ja doszedłem do wniosku, że dobrze, ci chorymi się zajmuję, oni tam są w klinice, ale co z tymi, którzy są do domu, idą i cierpią ból? No i utworzyłem taki zespół, poradnie leczenia bólu z zespołem wyjazdowym. I zostało to zarejestrowane jako poradnie leczenia bólu z zespołem wyjazdowym w statucie Szpitala Przemienienia Pańskiego. Wtedy był to szpital Pawłowa jeszcze. No to było jeszcze za czasów przed Okrągłym Stołem, czyli 87 rok. No i współpracowaliśmy z hospicjum Jana Kantego.
ja dążyłem do tego, żeby założyć oddział, chociaż mały oddział leczenia bólu i opieki paliatywnej. No i poza tym, jak jeździliśmy do chorych z pielęgniarkami dwoma, które były pielęgniarkami, które powiedziały, że będą ze mną jeździć po prostu. To nie było mowy o pieniądzach, o niczym. Ja miałem starego Mercedesa, którego przywiozłem ze Szwecji. Jeździliśmy razem, przeważnie w sobotę, niedzielę, bo było dużo czasu. I taki młody człowiek zadał mi pytanie, czy Pan może mi powiedzieć, dlaczego mnie Pan Bóg wybrał na to cierpienie? No i wtedy zacząłem rozumieć, że to nie tylko jest ból fizyczny, że to nie wystarczy, że ja nie wiem, jak rozmawiać z takimi chorymi. To jest bardzo trudne rozmowy, nie wiem, jak się nimi opiekować, jak najlepiej. I doszedłem do wniosku, że muszę się tego nauczyć. No i zacząłem szukać pomocy na świecie. Pisałem listy do WHO i dostałem odpowiedź, że mogę być szkolony we Włoszech. I to był rok 1988. Dostałem stypendium WHO-owskie razem z panią doktor z hospicjum Jana Kantego i pojechaliśmy na szkolenie. I taki zespół opieki paliatywnej, leczenia bólu był w Mediolanie. Tam pielęgniarki główną rolę odgrywały. Myśmy się dołączyli do tego zespołu i się właściwie uczyłem od tych pielęgniarek, tych ich działań, ich wchodzenia w dom, ich rozmów. One mówiły po angielsku. No i myślę, że w tym czasie zacząłem rozumieć, jak to jest gdzie indziej, w dobrym ośrodku WHO-owskim, że był pracownik socjalny, był psycholog, byli wolontariusze. Nie było tam księdza, muszę powiedzieć, ale spotkałem się z Janem Pawłem II i mu mówiłem, że my tutaj, był też kongres opieki paliatywnej, pierwszy kongres europejski. I tam ja przekazałem wiadomości, że to w Poznaniu my taką opiekę już stosujemy i powiedziałem o naszych pierwszych wynikach. I tam poznałem osoby, które potem przyjeżdżały i szkoliły nas. To głównie był Robert Wajkrus. No i w 1988 roku wróciłem z powrotem. Dostałem pierwsze dwie pompy takie do podawania leków. To była rewelacja. W Polsce nikt tego jeszcze nie znał. I również, co było najważniejsze, to udało się zorganizować pierwszą międzynarodową konferencję w Poznaniu w 1988 roku pod koniec października, na którą właśnie przyjechał Robert Wajkrus, a on był z ośrodka WHO w Oksfordzie. No i potem przyjmował moich lekarzy do szkolenia. Mnie się udało po ciężkich walkach, jak już było po okrągłym stole i zmiana była polityczna, że chciano mi pomagać, bo mnie przedtem jako solidarnościowcowi to nie szło wszystko łatwo. To udało się stworzyć pierwszy oddział opieki paliatywnej, siedmiołóżkowy. I ten oddział stał się potem kliniką i stał się pierwszym kliniką opieki paliatywnej w Europie. I zaczęliśmy szkolić studentów, dostaliśmy etaty od rektora. To było ważne wydarzenie, że rektor powołał taką klinikę. I od 90 roku już mogliśmy szkolić studentów, prowadziliśmy szkolenia obowiązkowe, program 30-godzinny. No i teraz trzeba było się zastanawiać, co dalej. Mieliśmy już tą wyjazdówkę, mieliśmy ten oddział malutki, a liczba chorych gwałtownie rosła. No i trzeba było pomyśleć, co się w Polsce dzieje, bo do nas zaczęli jeździć z różnych stron Polski, dowiedzieć się, że co takiego się dzieje w Poznaniu. I myśmy potem jeździli uczyć również do województw. Byliśmy prawie we wszystkich województwach takim zespołem czteroosobowym. Były trzydniowe takie kursy. Ludzi było mnóstwo. W jednym z takich szkoleń brało udział 800 osób. Okazuje się, że ludzie mieli wielką potrzebę uczenia się tego opiekowania nad ludźmi cierpiącymi w schyłkowym okresie życia, hospicjum, opieka paliatywna. Wtedy istniały już hospicja zakładane przez tego księdza Eugeniusza Dudkiewicza na Śląsku, na Pomorzu, ale było tych zespołów niedużo. Natomiast myśmy jak gdyby w jakiś sposób traktowali ten typ, który będzie rozwijany w ramach publicznej służby zdrowia, gdzie te pielęgniarki i lekarze będą zarabiać, będą mieć etaty, będą się szkolić i będą mogli przyjmować więcej ludzi, bo tych cierpiących
było bardzo dużo. Jeżeli w tej chwili uświadomimy, że z opieki paliatywnej, hospicyjnej w Polsce korzysta 100 tysięcy osób, no to gdyby była tylko opieka taka oparta na tych zespołach hospicyjnych, które były całkowicie wolontaryjne, miały tą charyzmę, doskonale działały, ale przyjmowały małą liczbę osób, to większość chorych byłaby pozbawiona tej opieki. No i w 1991 roku pojechałem do Ministerstwa Zdrowia, do pani Sienkiewicz, wiceminister, pielęgniarka, która mówi: robicie świetną robotę, musimy wam pomagać. I tak powoli, powoli zespół ekspertów się tworzył i powstała Krajowa Rada Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w 1993 roku. Moim zastępcą był ksiądz Eugeniusz Dudkiewicz, potem pan profesor Mejza z onkologii. Było tam 12 osób, tych liderów z całej Polski. Ci, co chcieli coś robić, zaczynali robić. Również pielęgniarka, był ksiądz z Caritasu. No i zaczęły się regularne spotkania, powstały różnego rodzaju działy i myśmy opracowali program rozwoju opieki paliatywnej, opracowaliśmy standardy, opracowaliśmy również formy opieki, to było bardzo ważne. No i tak to wszystko się rozwijało, również zostałem mianowany konsultantem krajowym. Była bardzo ważna pomoc Ministerstwa Zdrowia. Oni się zgodzili, że ma być specjalizacja dla lekarzy medycyny paliatywnej, z opieki paliatywnej dla pielęgniarek. No i z pieniędzmi ciągle było krucho, bo były te zespoły coraz więcej, ale skąd pieniądze na to brać? No i powstała ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Pani Knysok prowadziła kasy chorych. Wszystko się pięknie rozwijało. Ja do niej poszedłem, rozmawialiśmy. Natomiast nie było tam ujętej opieki paliatywnej. I tu ksiądz Dudkiewicz zadziałał. Z Krzakleskim stworzyli lobbying w Sejmie. No i Komisja Zdrowia i Sejm ustalili, że trzeba wprowadzić poprawkę, poszerzenie o opiekę paliatywną i hospicyjną, i to było w 1998 roku i od tego czasu Narodowy Fundusz nie płaci wszystkiego, co trzeba, ale płacą. I staliśmy się jednym z pierwszych państw w Europie, gdzie w ogóle ta opieka była refundowana przez państwo. Także ten rozwój był niesłychany, bo to i konferencje, i zjazdy, i szkolenia za granicą. Myśmy dostali pieniądze ze Stanów Zjednoczonych, z Ministerstwa Zdrowia było przeszło 100 osób szkolonych w najlepszych hospicjach brytyjskich. Także teraz mamy tych około 500 zespołów, jesteśmy potęgą światową. Natomiast no, ciągle ludzie się zastanawiają nad tym, że za duża jest zależność od Narodowego Funduszu, że nie można przyjmować za dużo chorych, mimo że potrzeby są większe, że płacą za mało, że ta praca często jest niedoceniana. Myślę, że bo dzisiaj w telewizji tutaj miałem rozmowę dnia i pytano mnie, co się zmieniło. Ja mówię, że te zasady, które ustaliła Dame Cecily Saunders, że trzeba towarzyszyć chorym, że trzeba ich szanować, kochać, rozumieć, że trzeba ich wysłuchać i zrozumieć, co mają do powiedzenia i że są ważni dla nas, one się zachowały, bo to jest fundamentalne zasady ludzkiego, humanitarnego podchodzenia do opiekowania się chorymi, którzy mają wieloobszarowe cierpienie, nie tylko ciała, ale psychiczne, socjalne i duchowe, i ich rodziny cierpią. Natomiast jest też ta formalizacja związana z prowadzeniem dokumentacji, często bardzo obfitej, z tym limitami przyjęć, z niedofinansowaniem, zwracaniem zbyt małej uwagi przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz. No, była komisja powołana przez panią minister Kopacz Zdrowia w 2012 roku. Powiedziała mi: tak, panie profesorze, zmienimy to, macie za mało pieniędzy. Komisja jak ustali, wszystko się poprawi. No myśmy to wszystko ustalili. Natomiast te wszystkie zalecenia i rekomendacje nasze, w zasadzie nikt się tym nie przejął. Odpowiadali, że tak, że się zajmują, że wszystko będą rozważać, ale nic nie zrobili dotąd.
I teraz pani doktor Wiesława Pokropska, która jest konsultantem krajowym, bardzo czynnie działającą, mówi, że Agencja Oceny Technik Medycznych prosi nas na rozmowy, a takie rozmowy były prowadzone za czasów profesora religii. Myśmy jeździli przez rok i myśmy procedury opracowali, tylko oni nie wiedzą pewnie, że to one istnieją w ogóle. I będziemy na nowo pracować, żeby wprowadzać procedury, które dawno zostały ustalone. Oni będą je wyceniać i się zastanawią nad tym, czy podwyższyć stawki. Także myślę, że ważne jest ciągle to, żeby edukować społeczeństwo, żeby pozyskiwać środki nie tylko od państwa, ale i tymi poprzez organizacje samorządowe, które wspomagają działalność, żeby myśleć ciągle o tym, że człowiek ma nie tylko ciało, ale i duszę. No i pozyskiwać wolontariat. To jest taka jakaś ważna działalność. My na szczęście mamy doskonałego koordynatora wolontariuszy. Mamy kilkuset wolontariuszy, 40 szkół zaangażowanych. No i mamy również tych medycznych, którzy codziennie przy łóżku chorego pomagają pielęgniarkom, opiekunom, bo tych jest ciągle za mało. Poza tym to finansowanie jest tak skąpe, że my zadłużamy szpital, jesteśmy częścią szpitala. No i te działania ciągle będą trwały, będziemy starali się o to, żeby było lepiej. I też będziemy rozbudowywać się, bo ciągle jest za mało łóżek i ludzie powinni umierać godnie i powinniśmy im pomagać do końca życia, żeby to życie było jak najlepsze dla nich. To jest nasze zadanie. Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada tsunami zachorowań na raka, zachorowań onkologicznych. Jaka byłaby pana recepta czy rada, żeby w jakikolwiek sposób chociażby profilaktycznie przeciwdziałać temu? Wie pan, ja nie jestem onkologiem. Tutaj nikt nie myślał o tym, że 70% chorych, którzy są pacjentami, którzy mają zaawansowaną chorobę nowotworową, to są ludzie, którzy skończyli 65 lat życia, że odporność wtedy spada. Także recepta na długie życie to jest recepta na zwiększenie częstotliwości zachorowań na choroby nowotworowe. Dlatego jak myśmy zaczęli statystyki prowadzić po wejściu do Unii Europejskiej, tośmy się zastanawiali, dlaczego więcej zachorowań jest w krajach zachodnich niż u nas i śmiertelność wyższa. A to wynikało jednak przede wszystkim z tego, że to społeczeństwo u nich żyło dłużej. No, inna klęska, która nas czeka, to demencja. Na to w ogóle nikt nie jest przygotowany. Tych ludzi z demencją, na którą będą umierać ludzie dłużej żyjący, nie ma prawie ośrodków zajmujących się chorymi z chorobą Alzheimera. Ta liczba rośnie szybko, bo ludzie się starzeją i są starsi niż byli przedtem. Więc to nie tylko choroby nowotworowe. I myślę, że jest to prawda wcześniejsze rozpoznawanie i lepsze wyniki leczenia w wielu nowotworach, ale to musi być czujność i musi być profilaktyka i musi być edukacja młodzieży, studentów o zagrożeniach. Polska zawsze była tym krajem, gdzie ta profilaktyka nie wyglądała dobrze. Chcę powiedzieć, że bardzo często opiekujemy się kobietami, które mają raka szyjki macicy i one są powodem zgonów u około 12% kobiet chorych na choroby nowotworowe, podczas gdy w Danii jest to 1%. Więc badania profilaktyczne, badania przesiewowe, to jest ta droga do wczesnego wykrywania. Natomiast również genetyczne czynniki decydują, człowiek dziedziczy te. Daleka droga do tego, żeby prowadzić leczenie genetyczne. Poza tym onkologia nie jest przygotowana na tą ilość chorych. To są dantejskie sceny, to ci ludzie czekający, te zielone karty, to wszystko jest dobrze, tylko onkologów jest za mało, oddziałów jest za mało i onkolog przeciętny ma za mało czasu, żeby się takim chorym zajmować. Jest, po prostu wymaga więcej onkologów,
poszerzenia bazy onkologicznej i więcej pieniędzy. Ja myślę, że najwyższy czas, żeby po pierwsze nasze państwo zrozumiało, że trzeba zwiększyć środki na wydatki na służbę zdrowia, bo przecież nie wszyscy mają tą dobrą opiekę, dlatego i dostępność, bo są politykami. Ci pozostali muszą czekać w wielu kolejkach. To jest bardzo ciężka droga. A poza tym druga sprawa, że trzeba zwiększyć atrakcyjność zawodu pielęgniarki, bo zostaniemy bez pielęgniarek i tego ludzie tym się nie zajmują. Ja myślę, że to jest dla nowego rządu, który może będzie bardziej pokorny dla ludzi, będzie słuchał ich. Tutaj wiele się dzieje w tej chwili w tych kampaniach, oby były owocne, ale sądzę, że przeciętny człowiek nie ma wiele do mówienia w tych wszystkich sprawach. I myślę, że to trzeba fundamentalnie zmienić. Zajmują się różnymi sprawami. 7 miliardów na helikoptery, które nas przed niczym nie obronią. A na służbę zdrowia nie ma pieniędzy, żeby podwyższyć pielęgniarkom o 200 czy 300 zł. To są te paradoksy idiotyzmu w myśleniu ludzi, którzy kierują naszym krajem. No tak nie może być przecież. Panie profesorze, jest pan aktywnym działaczem cały czas w tym temacie opieki paliatywnej, onkologicznej. Jak pan sobie radzi z własnym zdrowiem? Bo przecież jest pan też człowiekiem, też pan myśli o regeneracji, odpoczynku. Co jest taką receptą na to, że jest pan ciągle tak bardzo aktywny i z chęcią uczestniczy w tych przedsięwzięciach? Ja teraz miałem bardzo ciężki okres, bo w lutym doznałem złamania wieloodłamowego nadkły kciowego prawego uda, mając już przedtem chore kolano do wymiany do stawu, do protezy. I dopiero w czasie tej choroby, która była dla mnie ciężka, bo były powikłania, bo były dwa zabiegi, bo blaszka pękła, bo była zakrzepica i tak dalej, i tak dalej. Dowiedziałem się, jak wielu mam osób, które mnie wspierają. I myślę, że wsparcie przyjaciół, innych ludzi, ludzi, którzy mnie cenią, kochają, to jest to źródło jak gdyby tego, że człowiek no, ma poczucie, że jest ważny, że coś dobrego robi. No i mam doskonały zespół.